Dobrze, więc otwórzmy nasze Biblię na czwartym rozdziale pierwszego listu Jana. I oczywiście, jeżeli ktoś ma przed sobą smartfona, telefona, telefonu, to, to oczywiście otworzyć go na tekście pierwszego listu Jana. Czwarty rozdział. Będę czytał. Siódmy werset. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Niby na pierwszy rzut oka się wydaje prosty tekst. Umiłowani, czyli Jan. Przedstawia, że on kocha tych, do których adresuje ten list. I mówi, I mówi: Miłujmy się nawzajem. Pytanie jest: Czy jest to możliwe? Natomiast tutaj Jan wyraźnie stawia tezę, że każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Znaczy mówiąc, nie ma takiej opcji, żeby nie miłować. Bo jeżeli ktoś jest częścią ciała Chrystusowego, to musi się narodzić. Musi się narodzić. A jak ktoś się narodził, to naturalnie miłuje. Małe dziecko, które się rodzi, musi się wysilać, kochać swoją matkę? Chyba nie, prawda? To jest coś naturalne. I właśnie tak Jan przestawia. I co jest istotne, kiedy dalej czytamy ósmy werset, w tak: kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest. Miłością. Czyli tutaj Jan przedstawia miłość w negacji. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Czyli jeżeli na przykład postrzegamy w nas samych, że, że brakuje nam miłości, albo, albo też tej miłości nie mamy, to przede wszystkim wiecie co znaczy? Że po prostu nie znamy Boga. Po prostu nie znamy Boga. Dlaczego? Gdyż Bóg jest miłością. I teraz jest pytanie podstawowe: Czy ja jestem zdolny do kochania? Czy ja mogę sam z siebie kochać? Czy ja mogę się starać kochać? Bo często właśnie tak, tak, tak rozumiesz, niektórzy tak przestawiają, że, że trzeba się starać kochać tego, tego bliźniego. Prawda? Czy pewien wysiłek dokonać? Pewne zaparcie siebie. I myślę, że na tym polega chrześcijaństwo. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że sam człowiek z siebie nie może wykrzesać tej miłości. Nie może wyciągnąć jej, dlatego, że jej nie posiada po prostu. I potem ewangelista Jan dalej tłumaczy w 9 i 10 wersecie: Na tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał syna swego jako obłaganie za grzechy nasze. Na tym polega miłość, że nie my mamy tą miłość w nas samych, tak zapisze Apostojan, ale dlatego, że ta miłość jest gdzie? W Bogu. Serce Ojca. Nie dlatego, że myśmy umiłowali Boga, ale dlatego, że On nas umiłował. On nas ukochał. I dlatego, że nas tak ukochał, pokazał to przez to, że oddał swego syna za nas. Bo jak, potem, jak potem Jan tłumaczy w 15. rozdziale Ewangel Ewangelii Jana, 13. wersecie że większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości nad to, że ktoś oddaje życie za ciebie. Więc podstawowa rzecz, abyśmy posiadali tej miłości, abyśmy mieli tę miłość. To jest wtedy, kiedy otwieram się na miłość, którą ma Bóg do mnie. Ten tekst mówi, że, że ten, kto zna Boga, kto poznaje Boga, to ten kocha. I uzależnia miłość od poznania Boga. Dlaczego? Dlatego, że kiedy poznajemy Boga, kim rzeczywiście ten Bóg jest. Bo myślimy, że, że kiedy poznajemy Boga, tylko rozumiemy, że, że, że on posłał swego syna na ziemię, aby umarł za nas. Tak to jest podstawowa rzecz. Natomiast chodzi o to, że, że w ogóle kiedy poznajemy Boga w całości, kim on jest, to rozumiemy że Bóg w całości, kiedy poznajemy Go, On jest po prostu miłością. A poznawanie Boga, jak napisał znowu apostoł Jan w rozdziale, w trzecim wersecie Ewangelii Jana, a to jest żywot wieczne, aby poznali Ciebie jednego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czyli życie wieczne polega na tym, że ja poznaję Jezusa Chrystusa i Ojca, a jak poznam Jezusa Chrystusa i Ojca, to zrozumiem, że to jest miłość. I na tym polega Twoje i moje życie wieczne. Jan bardzo prosto to przedstawia. To nie ma żadnej komplikacji. 11 werset umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Pytanie jest, czy my potrafimy nawzajem się miłować? Sprzed chwilą mówiłam, że to jest raczej nierealne, jeżeli sami myślimy, że jakoś się uda, albo że jakoś będę potrafił. Ale, ale wiecie, to też powinien być taki sprawdzian w naszym życiu. Bo często widzę na przykład zazdrość. Czasami nawet wśród nas. Niecieszenie się z sukcesu kogoś. Z tego naszego, sukcesu naszego bliźniego. Że komuś coś się udało. I tak myślę, to po co jesteśmy chrześcijanami? A czy w ogóle to może nazwać chrześcijaństwem? Kiedy tak się stara się na przykład kogo, komuś uprzykrzyć życie. I wtedy myślę, no przecież rzeczywiście, jeżeli ktoś z nas nie czuje tych rzeczy, to pamiętajmy, że to nie jest tak, że ja muszę cokolwiek zrobić. Ja, jeżeli ja muszę cokolwiek zrobić. To no, tylko i wyłącznie poznać Boga. A jak mogę poznać Boga? To jest proste. Jak, jak w jaki sposób mogę poznać Boga? No Przez modlitwę, prawda? Na przykład. Przez czytanie Słowa Bożego. Ale jest, też, też jest tak, że niektórzy dużo czytają i dużo się modlą. No i to różnie też wygląda. Otwórzmy na Biblię na 30 rozdziale 5 Mojżeszowej, Księgi Deuteronomium, powtórzonego prawa. 30 rozdział i ostatni werset tego rozdziału. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu, ilgnąc do Niego, gdyż Tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na Ziemi, którą Pan przysiąg dać Twoim Ojcom, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. To jest Bardzo ciekawy tekst. Kochając Boga, Jachwę, słuchając Je w Jego głos, i do Niego. To jest to słowo lgnąc po hebrajsku. Trzeba bardziej rozumieć jako przykleić się. Stać się jednym. Bo jak, się ktoś, jak dwie części się, się klei, to te, te dwie części stają się jednym. Prawda? Czy nie? Jako potwierdzenie tego, to otwórzmy może na drugim rozdziale Pierwszej Morzeszowej, księgi Rodzaju, drugi rozdział, 24 werset. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się czym? Jednym ciałem. Prosta sprawa, prawda? Więc trzeba wielkiej znajomości języka hebrajskiego. To słowo, które złączy, złączy się z żoną swoją, czyli przyklei się do, żo do, do żony swojej i co się staną? Jednym ciałem. Dokładnie ten sam czasownik, dokładnie to samo rozumienie jest tu. Czyli Pan mówi, gdy, gdy się przykleisz do mnie i staniemy się jedno, jak wcześniej było to słowo, kochając Boga, Pana Boga Twego, to wtedy co? Jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, Aby mieszkał w ziemi, którą Pan mógł przysiągnąć Twoim ojcom. Ciekawe. Pan mówi, jak stanie się ze mną rodziną. Gdy mnie poznasz, naprawdę poznasz, przybywając ze mną na co dzień, To wtedy mnie ukochasz. Zakochasz się we, mn we mnie. Bo na tym polega miłość. Tak jak w, jak w rodzinie, prawda? Jak dwie osoby się zakochują w siebie, w sobie, czy muszą się starać być razem? Raczej trzeba się starać, aby razem nie byli, bo tak ja rozumiem. Jak jest jakaś dogodna chwila, to razem wspólnie robią wszystko, co tylko życie im przynosi. Myśl raczej kieruje się w tym, aby aby co robić, by wspólnie cokolwiek robić. Wiecie? I Pan mówi właśnie o to chodzi. I to nie zależy od tego, ile ty będziesz się modlił, ile będzie, będziesz czytał, dlatego że te rzeczy będą naturalne. Ty nie będziesz miał chwili, kiedy pomyślisz, że ja nie mogę się nie modlić do mojego Boga. Dlaczego Boga kocham? Jak będziesz miał chwilę wolnego, to nie pomyślisz, co mam robić, ponieważ będę sięgał do Słowa Bożego, żeby go poznać. Dlaczego? Bo On jest miłością. I właśnie ilustracja małżeństwa pokazuje, że prawdziwa miłość, która jest z Bogu, to jest coś niesamowitego. I powiem Wam szczerze, to jest coś, co przekracza o wiele bardziej, o wiele, wiele bardziej niż miłość, która jest między dwojga ludzi, którzy się kochają. Ponieważ kiedy się łączymy z tym, który jest doskonały, wszechmocny, wszechwiedzący, wtedy rozumiemy, że ona, kiedy zaczyna działać w nas, kiedy ta miłość zaczyna działać w moim sercu i w twoim sercu, to ona zaczyna zarażać innych, którzy są wokół Ciebie. I na tym polega miłość. Wiecie, na tym polega ewangelizacja. Kiedy ja nie potrafię nie mówić o tej miłości, którą mam, Pan Bóg ma do mnie. Co jest motywacją, że przychodzisz na nabożeństwie? Co jest motywacją, że Ty jesteś chrześcijaninem? Żeby się dostać do nieba? Żeby jakoś życie twoje tu na ziemi było spokojne? Co, co motywuje cię do, do tego, żebyś był adwentystą dnia siódmego? Przestrzeganie szabatu? Te rzeczy są naturalne i ważne, i, 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 i bez nich nie da się obejść bycia w relacji z Bogiem. Ale pytanie jest podstawowe: czy naprawdę motywacją mojego chrześcijaństwa jest miłość, którą Bóg ma do mnie? Otwórzmy tekst na Biblię, na Ewangelii Jana, 15 rozdział. I może tak zacznę od początku, od pierwszego wersetu. Będę czytał. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owoc, odcina. I każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Ewangelista Jan przedstawia w tych rozdziałach, w zasadzie od 13 rozdziału, Najbardziej intymne słowa, które Jezus wypowiadał na tej ziemi. Zazwyczaj ewangeliści przedstawiają pewne historie, kiedy Jezus przemawia, uzdrawia, ale ewangelista wybrał specjalnie dość, dość sporo miejsca, przeznaczył na bardzo intymne słowa, które Jezus przekazał swoim uczniom. I w takim kontekście chcę, żebyśmy te słowa czytali. Jezus mówi, że każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie trwa we mnie, tak jest napisane potem dalej w czwartym wersecie, to Pan Bóg odcina, po prostu. Dlaczego? Jak tłumaczy dalej w piątym wersecie, jeżeli ta, ta latorość jest sucha, jest sucha, nie ma w niej życiodajnego soku, który utrzymuje przy życiu. To nie ma sensu, żeby ona trwała w tym krzewie winnym. Po prostu odcina. Ale jeżeli ktoś jest, który trwa w Chrystusie, jest to znaczy, że on oczyszcza. Co znaczy, co znaczy że oczyszcza? Winorośl w Polsce jest. Yy... Rzadko uprawiana, albo mało uprawiana, i myślę, że, że wielu z Was nie wie, na czym polega oczyszczanie winicy. Natomiast ja miałem okazję i wiem, na czym polega oczyszczanie winicy. Mianowicie na te latorośle, które są trochę za, za bardzo wyrośnięte, ich się obcina po to, aby te soki, które, które, które z krzewu. Są dostarczane do tej małej gałęzi, nie, nie szły tak daleko, aby, aby do, do, do krańca właśnie tej, tej latorośli, aby, aby robiła liście, tylko zatrzymywała się wcześniej tam, gdzie powinno te soki być przy, wydzielone do owoców, gdzie rośnie, gdzie rośnie ta kiść jednogronowa. Czyli oczyszczanie polega na tym, że się tnie, te rośnie. Czyli jeżeli, jeżeli my trwamy w Jezusie, to Pan Bóg co robi? Oczyszcza nas, czyli tnie. <grytanie> Pytanie jest, co, co, co Pan Bóg tnie w nas? My nie możemy pozostać tak, jak jesteśmy. Dlaczego? Bo inaczej nie wydawalibyśmy owoc. I Pan Bóg tnie czasami z nas. Naszą dumę, naszego ja. Czasami nam się wydaje, że z Bogiem jest trudniejsze życie, nawet gdybyśmy byli bez Boga, i tak dalej. Może i tak. Ale Pan, Pan Bóg cały czas stara się nas uformować, ukształtować, żebyśmy byli czyści w Nim. I potem Jezus mówi dalej: W jaki sposób możemy stać się czyści? Trzeci werset mówi, Wy jesteście już czyści dla, so, dla słowa, które Wam głosiłem. Czyli w praktyce wygląda tak, że Słowo, które Pan Bóg nam daje, przez to Słowo, Pan Bóg działa w naszym sercu, w naszym myśle, w naszym charakterze i w całe nasze osobowości i oczyszcza nas od tego, co, prze, co przeszkadza, aby wydawało owoce. Kiedy czytamy dalej, może będziemy czytać dziewiąty, dziesiąty werset, który był czytany. Piętnastego rozdziału. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfitszy owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jezus mówi tak, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem, umiłowałem. i trwajcie w miłości mojej. Czyli Jezus pokazuje, że miłość, którą ma Ojciec względem Jezusa, jest podstawą do tego, żebyśmy trwali w Jego miłości. Jest na tak da, dalej. Jeśli przykazań moich przestrzegać, będziecie trwać, będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałam przykazań Ojca mego i trwa w miłości Jego. Powiedzcie mi, jak jest, w jaki sposób Jezus wypełniał przykazania, które, je, które Ojciec mu dał? Jak, jak jest tu opisane? W jaki sposób? To jest proste ponieważ trwałem w miłości Jego. Jezus mówi dalej, dokładnie tak samo wy będziecie spełnić moje przykazania, jeżeli będziecie trwać w miłości mojej. Jak też jest napisane w 15 wersycie 14 rozdziału, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kiedy mamy miłość do ojca, pokazuje wertyka wertykalne podejście miłości. I jest napisane dalej, że, że jak będziemy mieć tą miłość, która jest między mną a Bogiem, to dokładnie tak samo będzie miłość horyzontalna, czyli miłość do naszych bliźnich. Tak jak przykazania. Pierwsze, cztery przykazania odnoszą się do, do Boga. A pozostało sześć do bliźniego. Więc jeżeli będziemy trwać w miłości u Ojca, to będziemy mieć miłość do Ojca. Tak jak przykazania. A jeżeli będziemy mieć miłość, to miłość ojca będzie mieć miłość do do naszego bliźniego. I w taki sposób będziemy przestrzegać przykazania. Przykazania nie mogą być inaczej spełnione, jak tylko i wyłącznie jest to wypełnienie miłości, którą Bóg ma do mnie. Bo jak, jak jest napisane w czwartym wersecie 15 rozdziału: trwajcie we mnie, a ja was. Deklatoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Takie wy, jeśli we mnie, trwać nie będziecie. W tym, w tym piętnastym rozdziale 11 razy występuje słowo trwać. I jest to jeden z ważniejszych tematów w tym, w tym, rozdziale. Pokazuje, że, że to trwanie w ojca jest podstawą. A to słowo, kiedy tłumaczymy z języka greckiego, Odnosi do zamieszkiwania, pozostania. Czyli jeżeli będziemy mieszkać z Ojcem, jeżeli On będzie mieszkał w nasze serca, nasze umysły, to wtedy wydamy owoc. Nie ma innej możliwości, wydawania owocu, jak tylko i wyłącznie zbliżyć się do Boga. I ósmy werset mówi tak. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli ofitu owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli być uczniami Jezusa można tylko wtedy, kiedy przynosimy owoc i przez to Bóg jest uwielbiony Miłość, którą Pan Bóg ma do nas jest miłością niesamowitą. Jeżeli przeczytamy znany bardzo tekst z Ewangelii Jana, chyba najczęściej czytany, jeden z najbardziej dziwnych tekstów, który mamy w Biblii, 16 werset. bowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy pewien wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo on tak Bóg, ojciec, ukochał, Właśnie, co Pan Bóg kochał? Świat. Wiecie, o jakim świecie tu jest mowa? Po grecku to jest słowo kosmos. I co znaczy kosmos w rozumieniu greckim? Ten świat, który nas otacza. Ten świat zbuntowany. Ten świat pełen chaosu. Ten świat, który mówi Bogu w twarz, że nie uznaje Ciebie jako Boga. Ten świat, który w imię Boga, jak wiemy na Bliskim Wschodzie, są zabijani ludzie. W imię Boga, tyle krzywdy się robi na tym świecie. To jest ten świat, który Pan Bóg umiłował. To jest ten świat pełen grzechu i nienawiści. Pan mówi, że ja ukochałem ten świat. Tak bardzo go ukochałem, że zrobiłem dla niego wszystko, co można było zrobić. Oddałem swego Syna za niego. Jaką miłość ma Bóg do Ciebie? Czy to jest miłość, która działa w Twoim życiu? Wiecie, to dokładnie się odnosi do tego, że, że my nie rozumiemy, bo nie poznaliśmy do końca tej miłości Boga. My zawsze chcemy, aby wszystko przychodziło szybko i łatwo. Tak nauczył nas świat. Lubimy szybkie samochody. Lubimy szybkie, szybkie jedzenie, jak fast food. Lubimy szybkie komputery. Wszystko musi być szybkie. Lubimy szybkie zakupy, prawda? Dzisiaj zamawiam, jutro jest. Szybkie autostrady. Wszystko musi być szybko. I w takim świecie kształtuje się nasza świadomość i mentalność. I myślimy, że z Bogiem. Tak samo musi być. O tak. Dlatego Pan, z tego apostol napisał, że przede wszystkim trzeba trwać w Chrystusie na co dzień. I w procesie trwania przychodzi owoc. A jeżeli będziemy reagować na tą miłość, którą ma Bóg do mnie i do Ciebie, to wtedy będę mógł kochać tą drugą osobę. Nie ma innej możliwości. Możemy sobie stawić taki, taki barometr. Jeżeli widzę, że naprawdę mam problem z kochaniem drugiej osoby, to znaczy, że mam problem z kochaniem Boga. Bo jak jest napisane dalej w pierwszym liście Jana dwudziesty, czwarty rozdział, 12 werset. Albo, czwarty rodził, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się mujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. A potem 20 werset. Jeśli kto mił mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeżeli mam miłość do brata swojego, do, do bliźniego swojego, to w żadnym wypadku nie mogę mieć miłość ko kochać Boga, którego nie widzę. I właśnie na tym polega miłość. Jak jest napisane w 17 i dalej 18 wersecie czwartego rozdziału, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć. Niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest tacy i my jesteśmy w tym świecie. Miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. To się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość Boga do nas. Że zapewnił nas w pełni, że jeżeli my odpowiadamy na jego miłość, to nie ma możliwości, abyśmy czegokolwiek się bali. Nie ma takiej możliwości. I wtedy jesteśmy pewni, że w Dzień Sądu Pan Bóg da nam zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że w doskonałej miłości nie ma bojaźni. Dlatego jestem pewny dzisiaj, jeżeli otwieram się na miłość Boga, to będę zbawiony. Bo kiedy stanę przed Jego tronem, to Pan Bóg nie usprawiedliwi. Dlatego, kiedy pierwsi chrześcijanie byli spalani na stosach, rzucali dzikim zwierzętom na pożarcie, oni śpiewali i mieli spokojny duch. I dlaczego? Bo się nie bali. A dlaczego się nie bali? Bo mieli doskonałą miłość, jak jest tu napisane. Więc, jeżeli ja chcę naprawdę szukać Boga, jeżeli ja chcę być naprawdę prawdziwym chrześcijaninem, to muszę pamiętać przede wszystkim, że muszę kochać Boga. Że muszę go szukać sam swoim sercem, całym swoją duszą, całym swoim wysiłkiem, umysłem i poznawać z Pisma Świętego, jaką miłością mnie ukochał. Bo wtedy zrozumie, że kiedy Bóg zrobił dla mnie wszystko, co tylko mógł zrobić, pokazuje, jaką wartość ja mam. W Bogu. Jaką wartość ma każdy z nas, jeżeli Bóg oddał to, co miał najcenniejsze, czyli swojego syna? Jaką wartość masz Ty, ma każdy, który jest tutaj między nami, jaką wartość ma w oczach Pana Boga? Największą, najwyższą wartość? Każdy z nas w oczach Pana Boga ma wartość Jezusa Chrystusa? Bo gdyby tak nie było, to Ojciec nie posłałby swego Syna i nie umarł za Ciebie. Bo gdybyś nawet Ty sam był w grzechu, to Ojciec posłałby swojego Syna za Ciebie. A jeżeli każdy z nas ma taką wartość, to jak ja traktuję siebie? A jeżeli ten, który stoi obok mnie, ma taką wartość, to ja go traktuję. Jeżeli ludzie, którzy są wokół nas, którzy chodzą po ulicy, którzy spotykam w sklepie, w pracy, ma taką wartość, to ja go traktuję. Jako za ten, który umarł Chrystus, jakie jest napisane w 16 wersecie 3 rozdziału Ewangeliana, że Bóg oddał swojego Syna dla kosmosu, dla tego świata zbuntowanego, jeżeli Bóg tak ukochał ich, czy nie jest moje zadanie, pierwsze moje zadanie, pokazać im tą miłość? I tą wartość, którą pokazuje, którą daje im Bóg? Bo każdy, kto nie odpowiada na tą wartość, każdy, kto nie odpowiada na tą miłość Boga, nie może być zbawiony. Każdy, kto nie złączy się z Bogiem i stanie się jednym ciałem z nim, nie ma szans na życie wiecznego. Jeżeli ta miłość w nasze serca i w nasze dusze nie będzie działać na co dzień, jeżeli ona nie jest motywatorem naszego działania, naszego życia na co dzień, na otwieranie Pisma Świętego, na modlitwę, to nie łudźmy się, że jesteśmy chrześcijanami. Jeżeli miłość Boga nie dokonuje zmian na co dzień w moim życiu, to musimy pamiętać, to nie jest to, abym się załamał, tylko to jest to, abym zaczął naprawdę szukać Boga. Nie może być żadnej innej motywacji, jak tylko poznawanie Go, a to jest, kiedy poznamy Go wreszcie. A to jest to, co zadziała w nasze serca i umysły. I dał Pan Bóg, aby to stało się naszą rzeczywistością. Aby to stało się naszą dewizą. Aby to było to, o czym marzę, czym pragnę. To, co naprawdę daje największą rozkosz, którą człowiek może przeżyć na tej ziemi. Intymne relacje z Jezusem Chrystusem i z Ojcem. Amen.